Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem Państwa i moim jest Pan Prezydent Jacek Kuźniewicz. Witam Panie Prezydencie. Witam Panią Redaktor, witam Państwa. Panie Prezydencie, na ostatniej konferencji dotyczącej remontu na Włocławskiej Jedynce wspominał Pan, że po otrzymaniu opinii od CUPT-u nie widzi Pan przesłanek, aby przedłużyć wykonawcy termin oddania drugiego etapu i od dnia 17 listopada, bo na ten dzień był przewidziany termin zakończenia tego etapu, będą naliczane karne odsetki. Czy Pan podtrzymuje te swoje słowa? Panie redaktorze, Szanowni Państwo, tu nie chodzi o to, czy ja podtrzymuję, czy nie. Są określone zapisy w umowie z wykonawcą i nie ma tutaj, że tak powiem, żadnej taryfy ulgowej. Umowa zobowiązuje wykonawcę do oddania tej drogi w określonym terminie. Skoro Centrum Unijnych Projektów Transportowych uznało, że nie istnieją przesłanki formalne wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, aby taki aneks został podpisany, więc tego aneksu nie będzie i stąd też od tego dnia będziemy naliczać należne ratuszowi kary z tytułu opóźnień na tej inwestycji. Oczywiście czym innym jest kwestia związana z faktycznym naliczeniem tych kar, a czym innym jest sprawa dotycząca konsumpcji tych zapisów, dlatego że wykonawca ma też swoje jakieś racje, które podnosił w korespondencji z nami. Czy wykonawca zareagował na te słowa Pana? Wykonawca oczywiście dowiedział się wcześniej niż z konferencji prasowej o zaistniałej sytuacji. Byłoby to po prostu nieeleganckie, gdybym na konferencji prasowej, zresztą odpowiadając dziennikarzowi na pytanie dotyczące terminu, informował wykonawcę przez media, że taki czy inny fakt ma miejsce. Wykonawca przed konferencją prasową został poinformowany o tej sytuacji. No przyjął to, że tak powiem, i realizuje dalej tę inwestycję. Zresztą widać to po zaawansowaniu prac. Dzisiaj odbyłem spotkanie z prezesem konsorcjum, które ten projekt realizuje. Zostałem zapewniony, że pomimo zaistniałej sytuacji wykonawca będzie ten projekt realizował dalej. Wspominał Pan, że czym innym jest naliczanie kar, a czym innym konsumpcja. Co to oznacza? To oznacza, że my nie mamy, chociażbyśmy uznali, że faktycznie roszczenia wykonawcy są zasadne, my nie mamy żadnej formalnej możliwości wydłużenia tego terminu. Po prostu obliguje nas ustawa o zamówieniach publicznych, w oparciu o którą została ta umowa zawarta i został oczywiście przeprowadzony przetarg. Są określone przesłanki, które w umowie zostały zawarte, kiedy może ten termin być przedłużony i te przesłanki, które się pojawiły faktycznie, nie mają odzwierciedlenia w dokumentach. Proste. I stąd też podpisanie takiego aneksu narażałoby miasto na konsekwencje w postaci chociażby uznania za ten aneks, że ten aneks został zawarty niezgodnie z prawem. A z tym się wiążą konsekwencje dla osób, które taki aneks by podpisały, chociażby dyscyplina finansów publicznych, a w szerszym wymiarze pewnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego naliczyłoby korekty finansowe. My sobie na takie coś nie możemy pozwolić. Nie będziemy my jako samorząd brać na siebie odpowiedzialności z tego tytułu. Wykonawca, tak jak powiedziałem, ma określone stanowisko, ma określone roszczenia w stosunku do Miejskiego Zarządu Dróg i pewnie wykorzysta drogę sądową, bo to jest jedyna możliwość w tej chwili, abyśmy mogli procedować w tej kwestii tego terminu, kar umownych dalej. Po prostu tylko przed sądem możemy tutaj tę sprawę wyjaśniać. Panie Prezydencie, wspominał Pan, że to może być kwota około 13 milionów. Tak, opieram się na wyliczeniach, które dostarczył mi Miejski Zarząd Dróg, bowiem występując do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Prezydent Miasta zwrócił się o opinię na temat możliwości spełnienia oczekiwań wykonawcy i wydłużenia terminu o 225 dni, czyli do 30 czerwca przyszłego roku. Jeżeli taki aneks nie zostanie zawarty, a już wiemy, że nie zostanie, to i trzymając się tego terminu 30 czerwca, to od 18 listopada do 30 czerwca to jest około 13 milionów złotych. Chcę podkreślić, że my tak już wykonawcy nie płacimy w tej chwili, dlatego że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą mogliśmy fakturować tylko
do 80% całości inwestycji, natomiast powyżej zapłata będzie się należała po podpisaniu protokołu końcowego odbioru. Czyli 25% kontraktu, 20% kontraktu wykonawca dostanie po podpisaniu protokołu końcowego. Panie prezydencie, mówi pan, że pewnie te sprawy zakończą się w sądzie, bo wykonawca będzie chciał pokazać, że ma rację, że to było niezależne od niego, że niesłusznie jest obciążany tymi odsetkami. Czy to nie spowoduje tego, że ten termin oddania drugiego etapu jeszcze się wydłuży? Myślę, że nie powinien się wydłużyć. To jest oczywiście moja ocena, bowiem dzisiaj w interesie wykonawcy, tak, jest jak najszybsze zakończenie prac, bowiem on wówczas minimalizuje potencjalne straty z tytułu chociażby tych kar za zwłokę. Chcę podkreślić, że to nie jest tylko jeden element, bo my bardzo często w takim prostym myśleniu skupiamy się tylko na tym, że wykonawca jest obciążony karami, ale wykonawca także ponosi inne koszty z tego tytułu, chociażby utrzymując plac budowy. To też kosztuje, prawda? A więc on powinien dążyć do tego, żeby jak najprędzej tą inwestycję zakończyć. Panie prezydencie, jeszcze jedno pytanie dotyczące jedynki. Rozpoczął się czwarty etap przebudowy, remontu drogi krajowej numer 1. I na całej długości, tuż od skrzyżowania, od zjazdu z Alei Królowej Jadwigi, ruch w prawo skrętny jest uniemożliwiony niemalże do wysokości ronda na ulicy Broni. Dlaczego tu na wysokości Hali Mistrzów, cmentarza, nic się nie dzieje? Panie doktorze, to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Te prace stopniowo postępują. Ja chcę powiedzieć, że one są realizowane tak, jak wykonawca założył w harmonogramie. Tutaj nie ma żadnych nadzwyczajnych sytuacji. Oczywiście wszyscy pewno chcielibyśmy, żeby technologicznie od razu w każdym momencie był zaangażowany sprzęt i ludzie. Natomiast to tak nie jest, tak się tego nie da do końca zaplanować. Wykonawca ma określony termin na realizację tego przedsięwzięcia. Ma już chyba nauczkę, bo to jest jeden z tych konsorcjantów, którzy uczestniczą w drugim etapie, że nie ma taryfy ulgowej i jakiekolwiek. Ale wykonawca opóźnienia również wie, panie prezydencie, że za chwilę tutaj mogą wjechać maszyny, będą pracowali ludzie, czyli na dzień wcześniej można postawić te barierki, a do tego momentu nie utrudniać ruchu. Zamknięto ten odcinek po to, żeby wykonawca zamknął, bo został mu przekazany plac budowy. Ten plac budowy został mu przekazany już dużo wcześniej, bo to się stało w październiku. Ustalone zostało z wykonawcą, że wchodzi na robotę od 4 listopada i od tego momentu angażuje siły i środki temu należne. Póki co zerwana jest nawierzchnia na znacznej długości tego odcinka. Zaczynać się będą stopniowo prace ziemne. No, trudno mi tutaj w tej chwili jak gdyby być adwokatem wykonawcy, bo absolutnie nie chcę takiej roli występować, jestem jak najdalszy od tego. Niemniej jednak mieszkańcy mogliby jeszcze przynajmniej 2 tygodnie, bo 4 listopada ten odcinek został zamknięty. Dziś mamy 13, więc... Nie jest kwestia, pani redaktor, 2 tygodni. Ja bym prosił, żebyśmy nie robili za wykonawcę pewnych ruchów. Ja się bardzo często spotykam z takim określeniem, że można by zrobić to w taki czy inny sposób, że znaki można by inaczej postawić. Każdy z nas jest oczywiście praktykiem w zakresie ruchu drogowego, bo sam korzystam, jeżdżę po mieście. Natomiast te wszystkie kwestie organizacji ruchu nie są wymysłem tylko i wyłącznie wykonawcy. One podlegają różnym weryfikacji przez różne gremia, także naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie sprawa widzimisię i nie widzimisię wykonawcy. I ostatnie pytanie. Panie prezydencie, jutro o 15 w Urzędzie Miasta jest drugie spotkanie w sprawie konsultacji rozwoju strategii miasta Włocławka. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Czy zostali na to spotkanie zaproszeni również przedstawiciele władz samorządowych, ale i parlamentarzyści włocławscy? To pierwsza część mojego pytania. A druga, poprzednie to spotkanie niestety nie cieszyło się dużą popularnością. Panie redaktor, ma pani rację, że nie cieszyło się dużą popularnością. Być może było to związane z faktem, że ono było organizowane w niezbyt przystępnych godzinach. Natomiast z praktyki tego typu spotkań wiem i ubolewam nad tym, że mieszkańcy mało się angażują w pracę
takich gremiów, które przygotowują dokumenty strategiczne, ale jest to bolączka nie tylko w Włocławkach, także inne. Może mają poczucie, że i tak nie mają wpływu na to, co się wydarzy. Znaczy, jeżeli mieszkańcy będą się, tak powiem, pozycjonować w tej, tak jak pani doktor mówi, czyli jeżeli i tak nie mamy wpływu, to po co chodzimy, no to w zasadzie do niczego nie dojdziemy, bo można by ogłosić dyktaturę, niech rządzi dyktator i on wie najlepiej, co jest miastu potrzebne. No, nic bardziej mylnego. Mamy demokrację w Polsce i każdy może się wypowiedzieć i każdy może zająć stanowisko i zgłaszać swoje propozycje i przekonywać do swoich argumentów, bo to jest, i do swoich poglądów, bo to jest istota rzeczy, w tym aby dyskutować. Ja wyszedłem z prostego założenia, że im więcej dyskusji na temat dokumentu strategicznego, tym lepiej. Ponieważ nie chciałbym, abyśmy doszli do takiego momentu, w którym dokument pozostanie uchwalony w taki czy inny sposób, mówię poprzez dyskusję na Radzie Miasta, czy to będzie większość stuprocentowa, czy ktoś tam powiedzmy się wstrzyma, zagłosuje przeciw i potem trafi na półkę. Chcę, żeby to był dokument realizowany, tym bardziej, że on ma służyć absorpcji środków w nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Więc to jest jak gdyby podstawowa kwestia. Zaprosiliśmy parlamentarzystów na to spotkanie po to, żeby mogli wyartykułować też swoje jak gdyby argumenty, swoje wizje, swoje pomysły, które warto by do tej strategii wpisać. Zaprosiłem też wszystkich radnych Rady Miasta, którzy tak czy inaczej... Sejmiku? I radnych Sejmiku również, ale radni Rady Miasta tak czy inaczej byli uczestnikami tego procesu. Oczywiście ubolewam, że nie wszyscy, bowiem stwarzając możliwości poprzez określone zespoły tematyczne, próbowaliśmy ich zaangażować. No, było z tym różnie, ale chcemy dać ostatnią jak gdyby szansę i możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, tym bardziej, że bardzo często w takich dyskusjach, nawet na sesji Rady Miasta, słyszymy, że oni mają różnego rodzaju pomysły, radni zgłaszają różnego rodzaju pomysły, a my ich nie chcemy realizować. Jak pytamy o te pomysły, to zapada zawsze taka dwuznaczna cisza. Więc jest to spotkanie jutrzejsze, gdzie będzie można na ten temat podyskutować. Jesteśmy naprawdę bardzo otwarci do tego, aby ten dokument tworzyć razem. Zakończyliśmy ten taki etap bardzo formalnych konsultacji społecznych. Zgłoszonych zostało kilkanaście czy kilkadziesiąt uwag z różnego rodzaju instytucji, czasami od osób fizycznych. Raport z tych konsultacji jest wywieszony na stronie internetowej. Jutro mam nadzieję, że jeszcze raz przedyskutujemy te kwestie związane ze strategią. Radni będą mieli okazję zgłosić swoje uwagi. Radni wojewódzcy będą mieli okazję jeszcze raz zapoznać się z tym dokumentem i przenosić kwestie miejskie na poziom województwa, które zarządza pieniędzmi europejskimi. I ufam, że uda się stworzyć taki zadowalający wszystkich dokument po to, żeby na Radzie Miasta, kiedy to stanie, nie wiem, w lutym, może w styczniu, nie było już zbędnych dyskusji i takiej gorącej atmosfery. Tego chciałbym uniknąć. Mam nadzieję, że tak się stanie. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy taki dokument nie będzie powszechnie przez wszystkich akceptowalny, bowiem zawsze każdy będzie z niego niezadowolony, ale na tym polega i też kompromis, żeby skupić się wokół jakiejś jednej idei, uznać, że jest coś wydyskutowane, coś nas w miarę zadowala i iść do przodu. Czy to jutrzejsze spotkanie konsultacyjne to już jest ostatnie spotkanie przed ostatecznym podjęciem przez Radę? Jeszcze nie decyzji. Będzie to ostatnie, ponieważ dokument strategiczny będzie, projekt tego dokumentu będzie podlegał jeszcze procedowaniu w kwestii oddziaływania na środowisko, będzie to ocena strategiczna oddziaływania na środowisko tego dokumentu i w ramach tej procedury administracyjnej także będzie spotkanie konsultacyjne jeszcze jedno przygotowane i ono się odbędzie pewnie w grudniu albo w styczniu, więc jeszcze raz będzie okazja do tego, żeby nad tym dokumentem się pochylić. I jak gdyby po zakończeniu tej procedury oceny oddziaływania na środowisko stanie to na Radę Miasta, tak jak powiedziałem, może będzie do stycznia, może luty, ale chcielibyśmy zapiąć te, tak powiem w cudzysłowie, te prace jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dziękuję panie prezydencie. Proszę państwa, państwa i moim gościem był dzisiaj Jacek Kuźniewicz, prezydent Włocławka. Dziękuję bardzo.